planowałem na ten moment materiał o jednej z popularnych gier live service, jednak gdy firma z branży wstawia tekst lub człowieka na kolorowym tle, jest to PR-owe wołanie, któremu nie jestem w stanie nie odpowiedzieć. Ubisoft na swoich społecznościówkach opublikował 4 strony przeprosin skierowanych głównie do japońskich odbiorców. Jednak zanim rzucimy na nie okiem, podsumujmy sobie krótko ostatnie wydarzenia i fakty związane z Assassin's Creed Shadows. O aferze z Czarnym Samurajem zrobiłem osobny materiał. Możesz go obejrzeć klikając na kartę w prawym górnym rogu tego filmu. Wspominałem tam o zjawisku, które przypomina kampanię bezwarunkowego poparcia dla korporacji oraz zwalczaniu wszelkich głosów kwestionujących umieszczenie czarnoskórej postaci w roli głównego bohatera z czasów feudalnej Japonii. Podobnie jak w przypadku Wukonga, nie ma tutaj dowodów na zorganizowane działanie. Jednak raz za razem udaje się potwierdzić schemat, którym posługują się aktywiści w mediach. Ktoś wyznaje konkretne wartości lub głośno wyraża swoje zdanie. Fani inkluzywności się z tym nie zgadzają, więc przypinają temu człowiekowi lub firmie łatkę rasizmu, seksizmu czy czegokolwiek, co może pozbawić go pracy lub uszczuplić grono klientów. Wszystko po to, by zastraszyć pozostałych przed wyrażaniem własnych, niezatwierdzonych przez mainstreamową religię poglądów. Od początku afery z Yasuke rasistą nazywany był każdy, kto krytykował tę postać i to przez osoby, które powinny dbać o relacje nie tylko z reklamodawcami. Ostatecznie wartość przestrzeni reklamowej oblicza się na podstawie liczby odbiorców, którzy mają szansę na nią trafić, więc atakowanie własnej publiczności, mimo że od niej bezpośrednio pieniądze nie płyną, generalnie nie świadczy o najwyższym IQ. Mimo to słyszeliśmy, że w Japonii wszyscy znają Czarnego Samuraja i tylko biali kolesie mają z tym problem. Jednak wyznawcy ideologicznej kolonoskopii wstrzymali na moment oddech, gdy pojawiła się informacja o japońskim polityku, którego zaniepokoił tytuł Ubisoftu. I odetchnęli z wyraźną ulgą dopiero w momencie, w którym Ministerstwo Edukacji w Japonii oświadczyło, że gra nie powinna naruszać publicznych wartości i porządku. Jednocześnie zaznaczając, że jeśli istnieją podejrzenia o negatywny wpływ na wyznawane przez nich wartości, wtedy zawartym w grze treściom będą musieli się dokładnie przyjrzeć. Zatem nie będzie to międzynarodowy incydent, jak podają antywalknessowe strony, ale też nie widzimy jednomyślnego poparcia i wychwalania tego tytułu wśród Japończyków, jak to próbowały przedstawiać zachodnie media. Niestety niektórzy dziennikarze aktywiści tak dobrze zadomowili się w okrężnicy, że dla nich świat ogranicza się wyłącznie do kilku odcieni brązu. Na przykład dla reporterki The Verge, która w obronie gry antagonizuje ludność całego kraju, próbując wyspinować w społecznościówkach pogląd, że społeczeństwo Japonii jest agresywnie rasistowskie. Jednak bardziej oburzające jest to, że 37-letnia kobieta nie potrafi zrozumieć istnienia różnic kulturowych, stosuje kalkę poglądów ze swojego kraju i co najgorsze, korzysta z internetu bez wiedzy opiekuna. I to nie jest jednorazowy przypadek. Japończyków, a także graczy, którzy w Assassin's Creed chcieliby się poczuć bardziej jak Musashi Miyamoto niż Yasuke, w prasie otwarcie w nagłówku nazywa się idiotami, sugerując, że przeprosiny nie są konieczne. Do tej pory w Assassin's Creed zawsze graliśmy postaciami fikcyjnymi, pochodzącymi z kraju, w którym toczyła się akcja. Ubisoft bez kontrowersji mogło zamieścić Yasuke jako NPC-a. Wtedy tylko ludzie z zespołem stresu pourazowego wywołanym przez DEI maruciliby, że im się to nie podoba. Jednak podobnie jak to było w przypadku Czarnej Kleopatry, Ubisoft również postanowił przesunąć granicę społecznej akceptacji. Jednak to prawie nic nowego, bo w UK już od dłuższego czasu puszczane są filmy inspirowane historią, w których rodziny królewskie czy rycerstwo jest odgrywane przez czarnych aktorów. Aktywistom się to podoba, bo uważają, że tylko jeden typ człowieka może paść ofiarą rasizmu, który dodatkowo ma wrodzoną blokadę w czerpaniu przyjemności z tworów rozrywki, dopóki nie ujrzy w nich samego siebie. Szczerze mówiąc, gdybym był czarny, bardzo wkurzałoby mnie takie protekcjonalne podejście, w którym kolor skóry praktycznie na równi postrzegany jest z niepełnosprawnością. Ubisoft swoją decyzją chciał wziąć udział w ideologicznym dyskursie, a powiązania historyczne miały być solidnym orężem do walki z tymi, którym się taka decyzja twórcza nie podoba. A tę furtkę otworzył dla Ubisoftu Thomas Lockley, samozwańczy historyk, aktywista i fantasta. Był zafascynowany historią Yasuke i badał zapiski na jego temat. Jednak Lockley to taki badacz, któremu fakty nie przeszkadzają w udowodnieniu postawionej tezy. Jego publikacje w języku angielskim silnie wskazywały na samurajski status Yasuke, podkreślając jego zasługi. Jednak te same teksty w języku japońskim określały te wydarzenia jako prawdopodobne, choć wątpliwe. Autor publikacji o Czarnym Samuraju był również odpowiedzialny za edytowanie stron Wikipedii, na których powoływał się na własne teksty, czyniąc z Yasuke kogoś w rodzaju lokalnego bohatera czy miejscową legendę. Lockley nie tylko opowiadaną przez siebie historię lubi ubarwiać. Pozwolił, by wierzono, że jego publikacja o afrykańskim samuraju była sprawdzona pod kątem faktów przez innego pasjonata historii obeznanego z okresem, w którym żył Nobunaga, daimio, u którego służył Yasuke. I tak było do momentu, gdy sam historyk sprostował na Twitterze, że został jedynie poproszony o opinię i nic tak dogłębnego jak sprawdzanie faktów nie miało miejsca. Ostatecznie okazało się, że Ubisoft oparł całą swoją narrację na fantazjach brytyjskiego pisarza, który był gotów do naginania historycznych wydarzeń tylko po to, by czarny samuraj stał się faktem. Rzeczywistość jednak pozostaje niezmienna. Nie ma dowodów na to, by stwierdzić, że Yasuke był samurajem. Nie miał również też znaczącego wpływu na rozwój kultury w Japonii. Wiadomo jedynie, że miał przychylność i przywileje nadane przez daimio, co bez naginania faktów i wysuwania opierających się o fantastykę konkluzji było ciekawym wydarzeniem samym w sobie. Niestety chciwa korporacja i nierzetelny historyk możliwe, że na zawsze splamiły pamięć o tym wydarzeniu. Jednak w temacie naginania prawdy spore doświadczenie ma również sam Ubisoft. Na nagraniu z zebrania inwestorów możemy usłyszeć, że zarówno Assassin's Creed, jak i Star Wars Outlaws to tytuły, które spotkały się z bardzo dobrym odbiorem. Yes, as we mentioned, we expect the Shadows to be the most ambitious title of the series. Okay, so when you talk about it being the most ambitious, are you hoping for it to be the best-selling Assassin's Creed game? Is that how I can read that commentary? At this stage, we can say that we expect AC to be among the high sellers of the company so far. To dorzucam jako bonus, bo pytanie o krytykę grafiki w Star Warsach i tego, czy brany jest pod uwagę feedback, zostało całkowicie zignorowane. Zamiast tego słyszymy kilka razy powtórzoną tę samą wypowiedź o wysokiej jakości eksploracji, co nie było przedmiotem pytania. You talked about the positive feedback you got from the community on Star Wars. I think there was a 10-minute preview video which was released yesterday, which actually got some relatively mixed reviews on some of the graphics. So I'm just wondering if the date for the release is fully confirmed, or if you could adjust the release date based on the feedback that you're getting on those previews. So on the first point, the game has gone gold, so the date is well confirmed for August 30. And as you've mentioned, we'll be showcasing more content of very high quality, multiple hours that would really show the depths of the open world. That is a key element of the promise for players to enjoy the exploration of the galaxy and with multiple planets. So that should bode well for the game in terms of high quality delivery. Jednym z argumentów dla przeciwników Yasuke była informacja, że Assassin's Creed Shadows jest jedną z najlepiej sprzedających się gier w Japonii. Jednak nikt, kto podawał te informacje, nie poparł ich żadnymi konkretnymi liczbami. Nie dowiadujemy się ich również z tego spotkania. Could you talk about pre-orders for both Outlaws and Shadows and how they compare to previous titles, please? We don't disclose nor comment pre-orders usually. What we can say is that what we've been observing and measuring is that our two big titles actually are indeed among the most awaited games of the industry, and they enjoy a very strong positive community sentiment overall. W starciu konsument versus korporacja ten pierwszy, choć liczniejszy, ma bardzo małe szanse, by wywrzeć wpływ na dobrze ustrukturyzowanego molocha. Dlatego pomimo kontrowersji pojawiających się wokół Asasyna oraz absurdalnych cen, jest spora szansa, że tytuł sprzeda się i tak całkiem nieźle. Ubisoft w ostatnim czasie popełnił jeszcze dwie gafy, obie związane z plagiatem. Pierwszą było wykorzystanie symboli oraz prawdziwej flagi historycznej grupy rekonstrukcyjnej w materiałach promocyjnych i koncepcyjnych. Następnie ludzie z sieci zauważyli, że miecz w gablocie poświęconej Yasuke na japońskiej wystawie do złudzenia przypomina katanę z mangi One Piece. Taką replikę można również zamówić online za 40 €. Na niedbalstwo Ubisoftu wskazuje dodatkowo fakt, że zdobienia na mieczu nie wskazują ani na wyznanie, ani na pochodzenie Yasuke. Z tych dwóch incydentów Ubisoft przynajmniej uznał swoją winę w kwestii wykorzystanej flagi. Przeprosił grupę, która się nią posługuje, i obiecał wycofać grafiki z materiałów promocyjnych, nie zmieniając jedynie zawartości wydrukowanych artbooków. 23 lipca studio opublikowało komunikat skierowany do wysoce poważanej japońskiej społeczności. Warto zauważyć, że tekst oznaczony jest jako komunikat. Ma formę znaną w branży z przeprosin, ale z treści dowiemy się, że to przeprosiny nie są. Tutaj na początku studio dziękuję za całe wsparcie, którego udzielono marce Assassin's Creed w ciągu ostatnich 20 lat. Ten cały akapit to również pacyfikator wykorzystujący społeczny dowód słuszności. Jeśli ktoś dziękuje Ci za wsparcie, to istnieje szansa, że zmienisz początkowo konfliktową postawę. Dodatkowo, jeśli słyszysz, że ludzie masowo wspierają markę Assassin's Creed, to znaczy, że jest warta chwalenia, a studio ewidentnie coś robi dobrze i to przez długi czas. Dalej dostajemy próbę przekazania szczerych intencji oraz zaangażowania w stworzenie gry umiejscowionej w czasach feudalnej Japonii. W kolejnej części mamy lekki miks dwóch wcześniejszych akapitów. Ubisoft podkreśla pozytywny odbiór gry, ale też stara się wyjść naturalnie i szczerze wspominając o krytyce. Z kolei jeśli dobrze się wsłuchasz w to następne zdanie, usłyszysz nieme ale. Szanujemy Waszą pasję do historii i głęboko szanujemy Wasze przywiązanie do historycznej i kulturowej spójności Waszego dziedzictwa. I to ale pojawia się w drugim akapicie drugiej strony, w którym piszą, że ich intencją nigdy nie było stworzenie gier opartych na faktach ani postaciach historycznych, za to chcieli wywołać w ludziach ciekawość zdarzeń, którymi studio się inspirowało. To ciekawe, bo nawet teraz na jednej z ich stron możemy przeczytać, że Yasuke to prawdziwy samuraj oraz o faktach historycznych zawartych w grze. A teraz ciekawy fun fact. Gdyby w jednej linii napisać niekompetencja, Ubisoft, Bethesda, EA i nazwy kilku innych wydawców, mielibyśmy świetny wstęp do słownika słów bliskoznacznych. Ale wróćmy do tego, co deweloperzy chcą przekazać Japończykom. Nie nam, bo nasz feedback w tej sprawie się nie liczy. Gra jest przecież o Japonii, więc jeśli nie jesteś Japończykiem, nie masz prawa oczekiwać jakościowego produktu. Czytając dalej, dowiadujemy się, że studio w nowym Asasynie głównie skupia się na rozrywce i przekonującej historycznej fikcji. I aby mogli taką stworzyć, radzili się zewnętrznych i wewnętrznych konsultantów, historyków i badaczy. I pomimo tych wysiłków, niektóre elementy w materiałach promocyjnych wywołały niepokój wśród japońskiej społeczności i za to studio szczerze przeprasza. Ubisoftowi plagiat flag spadł z nieba, bo mogą przeprosić za drobny incydent, sprawiając wrażenie, że odnoszą się w równy sposób do całego problemu. Częściowo też próbują złagodzić słaby odbiór gameplayu opublikowanego przez IGN, podkreślając, że gra jest w fazie rozwoju i wszystko może się jeszcze zmienić. Zatem jeśli film nie wywołał u Ciebie hype'u, to nie możesz krytykować zawartych w nim treści, bo to nie jest gotowy produkt. To jest dokładny przykład, jak firma chce mieć ciastko i zjeść ciastko jednocześnie. No a następnie po tych 4 zdaniach kajania się Ubisoft nieśmiało samo wyprowadza cios. Czytamy, że konsultanci, i chodzi tutaj m.in. o Lockleya, nie są odpowiedzialni za kreatywne decyzje zespołu deweloperskiego, dlatego konsekwentnie firma prosi, by krytyki nie kierować w ich stronę. A to daje paliwo dziennikarzom i klakierom, którzy chcieliby podjąć temat toksycznych fanów, wysyłających obraźliwe wiadomości i pogróżki członkom zespołów deweloperskich, bo jak już się wielokrotnie przekonaliśmy, karygodne zachowanie jednostek w magiczny sposób neguje wszystkie argumenty pozostałej części społeczności. Firmy zwykle bardzo wybiórczo podchodzą do sytuacji, w których chronią swoich pracowników, ale to temat na osobny film. Na ostatniej stronie komunikatu dowiadujemy się, że Yasuke będący samurajem jest jedynie efektem podejścia co by było gdyby, a studio samo przyznaje, że nie ma zdecydowanych źródeł świadczących o jego faktycznej pozycji. Cały tekst kończy się kolejnym pacyfikatorem zapewniającym, że liczy się każdy feedback. Dlatego Ubisoft zachęca do dzielenia się spostrzeżeniami, by w połowie listopada wszyscy w spokoju mogli cieszyć się tą historyczną abominacją. Przede wszystkim to powinni przeprosić graczy za takich ludzi jak Amir, który od początku afery co chwilę wyskakiwał z nową publikacją, nazywając każdego, kto podważał pochodzenie Yasuke rasistą. To kolejny degustator brązu, tkwiący tak głęboko w Ubisoftowej dupie, że nawet nie zauważył, jak studio wykręciło 180 stopni w sprawie autentyczności pochodzenia czarnego samuraja. Ale podobnie jak każdy dobry pasożyt, dostosował się do nosiciela, krytykując nagle osoby, z którymi chwilę wcześniej wykłócał się, że Yasuke na pewno samurajem był. Podsumowując, Ubisoft nie zamierza nic zmieniać. Tekst jedynie miał osłabić negatywne wydarzenia z ostatniego miesiąca, pozwalając firmie powtarzać się jak zacięta płyta, że odnieśli się do feedbacku, a to przede wszystkim ułatwi im dialog z inwestorami. To podejście prawdopodobnie ma im również pomóc w dopuszczeniu gry na rynek japoński. Negatywne opinie w społecznościówkach i na platformach z grami mogą zaszkodzić grze. Jednak krytyka zauważona zamienia się w feedback, co może kupić twórcom trochę medialnej ciszy do czasu premiery, przy jednoczesnym minimalnym wysiłku włożonym w rozwiązywanie faktycznych problemów. Jednak w najbliższych tygodniach okaże się, na ile skuteczny był ten komunikat. Rynek już zareagował, ale tak się dzieje za każdym razem, gdy firma musi opublikować oświadczenie. Aby cokolwiek zmieniło się w podejściu Ubisoftu do graczy oraz wydawanych tytułów, Star Warsy i Assassin's Creed powinny zakończyć się w tym roku sprzedażową i medialną klapą. I choć szansa na to jest niewielka, to ceny, jakie obecnie życzy sobie wydawca, mogą sprawić, że przeciętny, niezainteresowany polityką w branży gracz sam zdecyduje się wydać swoje pieniądze gdzie indziej. I to tyle. Jeśli udało Ci się dotrzeć do tego momentu, to wielkie dzięki za oglądanie. Jak zawsze liczę na Twój komentarz odnośnie całej sprawy z Ubisoftem, a także daj znać, czy zaciekawiła Cię którakolwiek z ich pozycji na obecny rok. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Black History Month you find ridiculous. Why? You're going to relegate my history to a month? Oh, come on. What do you do with yours? Which month is White History Month? No, well, well, come on, tell me. Well, I'm Jewish. Okay, which month is Jewish History Month? There isn't one. Oh, oh, why not? Yeah. Do you want one? No, no, no. I don't either. I don't want a Black History Month. Black history is American history. How are we going to get rid of racism until... Stop talking about it. I'm going to stop calling you a white man. Yeah. And I'm going to ask you to stop calling me a black man. I know you as Mike Wallace. You know me as Morgan Freeman. You understand what I know this white guy named Mike Wallace. You know what I'm saying? Uh-huh.